Dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny odcinek programu MotoZoom. Porozmawiamy dzisiaj nie tylko o nowościach z salonu samochodowego w Monachium, ale także ogólnie o targach motoryzacyjnych oraz ich roli w zmieniającej się branży. Natomiast w drugiej części programu zaprezentuję Państwu dowód na to, że żyjemy w czasach transformacji pierwszego elektrycznego Harley'a Davidsona. Ale najpierw zapraszam na nowości ze świata motoryzacji. Frankfurt Motor Show przeszedł do historii. W tym roku targi IAA po raz pierwszy odbyły się w Monachium. Impreza była o wiele skromniejsza niż zazwyczaj w przypadku tego typu wydarzeń, a na tle innych wystawców zdecydowanie wyróżniał się Mercedes. Stoisko niemieckiego producenta, podobnie jak całe targi, zdominowane było przez elektromobilność. Swoją premierę miał tutaj model EQE, czyli elektryczny odpowiednik klasy E. Ten niemal 5-metrowy sedan o bardzo dynamicznej linii nadwozia do złudzenia przypomina flagowy elektryczny model Mercedesa, czyli EQS. Podobnie jest we wnętrzu, gdzie za dopłatą znajdziemy szeroką na całą deskę rozdzielczą taflę z szkła, pod którą ukryto dwa ponad 12-calowe ekrany oraz trzeci, niemal 18-calowy. EQE zaprezentowano tylko w wersji z jednym silnikiem, przekazującym na tylne koła 292 konie mechaniczne, ale później dołączą do niego także mocniejsze odmiany z dodatkowym motorem z przodu. Zasięg na jednym ładowaniu to nawet 660 km. Produkcja modelu EQE rozpocznie się w połowie przyszłego roku. Nieco wcześniej, bo na początku 2022 roku do dealerów trafi Mercedes AMG EQS 53, czyli pierwsza usportowiona odmiana flagowej elektrycznej limuzyny niemieckiego producenta. Wyposażone w dwa silniki auto dysponuje mocą aż 761 koni mechanicznych i może rozpędzać się do 100 km na godzinę w zaledwie 3,4 sekundy. Jeśli jednak będziemy ostrożnie obchodzić się z gazem, mamy przejechać do 580 km na jednym ładowaniu. Pozycji flagowego modelu może zagrozić kolejna nowość debiutująca w Monachium. Mercedes Maybach EQS to zapowiedź najbardziej luksusowego SUV-a marki. Tradycyjnie dla Maybachów wyróżnia się dwukolorowym nadwoziem i pełnymi aluminiowymi felgami. Jednak zdecydowanie dominującym elementem stylistycznym jest ogromna atrapa chłodnicy, a tej ostatniej przecież w elektryku nie ma, kontrastująca ze smukłymi reflektorami. EQS w nadwoziu SUV wejdzie do produkcji już w przyszłym roku, a bazująca na niej bardziej ekskluzywna wersja przygotowana przez Maybacha, której przedsmak właśnie oglądamy, pojawi się w późniejszym terminie. Mercedes zdominował targi w Monachium i nie była to przesada. Zaprezentowano tu także prototypowe EQG, zapowiedź elektrycznej klasy G. Auto tylko nieznacznie różni się od sprzedawanej obecnie spalinowej wersji i ma być równie sprawne w terenie. Mercedes nie podał niestety, kiedy możemy spodziewać się premiery EQG. Znacznie bardziej ogólną wizję swojej przyszłości nakreśliło Audi, które oprócz swoich aktualnych elektrycznych modeli przyjechało do Monachium z prototypem o nazwie Grand Sphere. Ten bardzo duży i bardzo futurystyczny pojazd wyznacza kierunek, w jakim podążą nowe modele marki, a wielu upatruje w nim wizję tego, jaka może być kolejna generacja modelu A8. Ciekawe, czy w nim także ekrany zostaną zastąpione przez projekcję na wykończonej drewnem desce rozdzielczej, a kierownica będzie się chować po przełączeniu samochodów autonomicznych. Tryb jazdy. Elektrykiem przyszłości z drugiego końca rynku jest Volkswagen ID. Life, czyli prototyp miejskiego auta. Jego pudełkowate nadwozie również kryje minimalistyczne wnętrze, w którym elementy obsługi pojawiają się na drewnianej powierzchni. Na życzenie można jednak zmienić konfigurację wnętrza, przekształcając oba rzędy siedzeń w dwuosobową leżankę, podczas gdy z deski rozdzielczej wysuwa się wielki ekran. Można go wykorzystać do oglądania filmów i seriali lub grania w grę wideo. Mamy nadzieję, że pojawi się on też w produkcyjnej wersji ID. Life, która trafi na rynek w 2025 roku. W Monachium spotkać można było nie tylko przedstawicieli niemieckiej motoryzacji, a jedną z najważniejszych premier targów było Renault Megane E-Tech. Chociaż nazwa modelu jest znajoma, to mowa tu o zupełnej nowości – elektrycznym crossoverze. Samochód otrzymał zupełnie nową stylistykę, a także od podstaw zaprojektowane wnętrze, wyznaczając kolejny etap w rozwoju Renault. Podkreśla to nawet nowy wygląd znaczka marki. Megane E-Tech dostępny będzie z dwoma silnikami i z baterią w dwóch wariantach pojemności. Większa z nich pozwoli na przejechanie niespełna 500 km. Francuską nowość będzie można zamawiać od lutego przyszłego roku.
Na targach w Monachium nie mogło zabraknąć tutejszej marki, czyli BMW. Poza zmodernizowanym elektrycznym iX3, wodorowym iX5 oraz odświeżoną wersją ekstremalnych X3M i X4M, Bawarczycy pokazali BMW iVision Circular Concept. Pojazd wygląda bardzo futurystycznie i nic dziwnego, ponieważ według słów producenta to samochód z roku 2040. Co zobaczymy w motoryzacji za 19 lat? Na przykład front auta, które może służyć do wyświetlania komunikatów albo wybranych przez kierowcę wzorów. Z kolei we wnętrzu klasyczne ekrany zostaną zastąpione przez kryształowe powierzchnie. Kryształy trafiły też na kierownicę i możemy za ich pomocą sterować różnymi funkcjami samochodu. BMW iVision Circular Concept to auto elektryczne, które w całości zostało stworzone z materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto samo także później może zostać w całości przetworzone. Targi motoryzacyjne w Monachium odbywały się pod hasłem „Co nas będzie napędzać?” i na to pytanie częściowo już odpowiedzieliśmy szybkim przeglądem najważniejszych premier. Wystawa dobiegła już końca, więc czas na jej podsumowanie. O relacje i wrażenia poproszę dziś dwóch dziennikarzy motoryzacyjnych. Są dziś ze mną Rafał Sękalski w studiu i Błażej Buliński online. Obaj pracują dla redakcji Autoświat. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Błażej. Rafał, zacznę od ciebie. Widziałeś mój przegląd monachijskich premier i nie trudno zauważyć, że jednak większość, a właściwie wszystkie, to samochody elektryczne. Czy wniosek z tego, że ta tradycyjna spalinowa motoryzacja to już jest prehistoria? Wiesz co, odpowiedź na to nie jest jednoznaczna, bo tak jak sama wspomniałaś wcześniej, hasłem przewodnim tegorocznej imprezy było „Co nas będzie napędzać?”. No i powiem krótko, elektromobilność była tam odmieniana przez wszystkie przypadki. Ja bym się tego nie bał. Nie bałbym się tej elektromobilności. Uważam, że jest to po prostu kolejny etap w rozwoju motoryzacji i etap, na który jesteśmy wszyscy skazani. Zresztą rządzący nie tylko u nas, ale również w całej Unii, nawet może i na całym świecie, pracują nad tym, żeby wymusić rozwiązania z elektromobilności czy wprowadzenia elektrycznych napędów, elektrycznych samochodów już w przyszłości jako norma obowiązująca na rynku. Błażej, epidemia wyraźnie zmieniła nasz świat, także świat motoryzacji, i ani w tym roku, ani w minionym nie odbyły się najważniejsze targi, czyli te genewskie. Teraz powoli wracamy do normalności, ale z powodu różnych uwarunkowań salon samochodowy, który od ponad wieku odbywał się we Frankfurcie, przeniósł się do Monachium. Czy bardzo zmieniła się ta impreza twoim zdaniem w porównaniu do poprzednich lat? Czy przyjechało mniej firm? Wydarzenie miało może mniejszy rozmach? No i jaka panowała w ogóle atmosfera wśród zamaskowanych dziennikarzy? To znaczy, forma tych targów w tej chwili jest właściwie odpowiedzią i też odzwierciedleniem tych zmian, które no, mają miejsce w branży motoryzacyjnej. I oczywiście nadal na tych targach można było oglądać samochody, no ale też po raz pierwszy na przykład na tych targach pojawili się producenci rowerów, którzy są też uznawani jako istotne ogniwo szeroko pojętej mobilności, bowiem tutaj należy podkreślić, że te targi nazywały się IAA Mobility, czyli obejmowały też inne środki transportu indywidualnego niż tylko samochodów. Co prawda ja nie miałem zbyt wiele czasu, żeby oglądać rowery, ale na pewno zauważalna była też obecność firm, które no są w branży motoryzacyjnej poddostawcami, czyli opracowują poszczególne komponenty układów napędowych, wnętrz, systemów na przykład autonomicznej jazdy. Te stoiska właściwie przeplatały się ze stoiskami producentów samochodów. Tam też można było obejrzeć, jakie rozwiązania nas czekają w przyszłości. I wydaje mi się, że też taka była intencja organizatorów tych targów, żeby podkreślić znaczenie tych poddostawców, że motoryzacja to nie są tylko... Takie... ile firm w ogóle się wystawiało w porównaniu do tej formuły poprzedniej? Czy była to mniejsza liczba? No i przede wszystkim właśnie jaka atmosfera tam panowała? Dokładnej liczby wystawców niestety nie znam. Wiem tylko, że zabrakło
więcej niż tuzin takich istotnych marek. Brakowało chociażby całego koncernu Stellantis, nie było niestety też marek z grupy Toyoty, także tych dużych graczy brakowało i co ciekawe też niektórzy wystawcy zdecydowali się na zorganizowanie stoisk tylko w centrum miasta, bowiem te targi były podzielone. Była część w halach targowych na obrzeżach miasta, która była skierowana raczej do tych takich odwiedzających profesjonalistów z branży. Natomiast druga część, dostępna dla wszystkich, niebiletowana, zorganizowana była w centrum miasta, tak zwane open spaces, gdzie powstały no, specjalne pawilony i tam chodziło o to, żeby trochę jakby tak z tą klientelą, która niekoniecznie przyszłaby na targi motoryzacyjne, ale której ta mobilność indywidualna też dotyczy. Mhm. Czyli rozmach był w takim sensie organizacyjnym na pewno. Mało tego, te dwie przestrzenie, te hale targowe i te pawilony w centrum łączyła tak zwana Blue Lane, czyli taka specjalna trasa, po której jeździły jakieś szatle, czyli takie wahadłowe autobusy, ale można było tą trasę też pokonać w ramach jazdy testowej. Zanim przejdziemy do kontynuacji rozmowy o targach motoryzacyjnych w Monachium, zapraszam na test motocykla, który jest dowodem na zmianę postrzegania wszelkich pojazdów, które mają nam sprawiać radość z prowadzenia. Mowa oczywiście o Harley'u Davidsonie LifeWire, pierwszym elektrycznym motocyklu tej legendarnej marki. Jak jest LifeWire? To motocykl w pełni elektryczny. Pierwszy w historii amerykańskiej marki, która wciąż buduje kultowe, spalinowe modele z przepięknie, basowo brzmiącymi silnikami, zwłaszcza w dolnych rejestrach obrotów, których moment obrotowy zwija asfalt spod kół przy mocniejszym odkręceniu manetki gazu. I okazuje się, że poza dźwiękiem, z tego momentu dostępnego od najniższych obrotów wcale nie trzeba rezygnować, tworząc model, w którym dźwięk jest typowy dla elektryków i nie ma nic wspólnego z rasowym dudnieniem silnika. Od premiery LifeWire'a w 2019 roku większość sceptyków elektromobilności uważa, że ten motocykl to zaprzeczenie prawdziwego motocyklizmu. Czyżby? To tylko odpowiedź na to, co się dzieje w ogóle z zasilaniem pojazdów i motoryzacją przez wyśrubowane w Unii i na świecie normy emisji spalin. Ten, kto nie nadąża za trendami, ten się cofa. Oczywiście ze względu na swój zasięg jest to zdecydowanie motocykl do miasta i to w nim podczas jazdy od świateł do świateł i czystego hamowania LifeWire będzie najbardziej ekonomiczny, odzyskując energię właśnie z hamowania. Producent uważa, że w takich warunkach możliwe jest pokonanie na jednym ładowaniu dystansu maksymalnie około 235 km, jednak według norm unijnych jest to już tylko 158. Oczywiście są motocykle Harley'a, ba, nawet są samochody, których zasięg przy dynamicznej jeździe będzie podobny, ale nadal jest to zbyt mało, aby czuć się komfortowo, gdy nagle zamarzy nam się pojechać w siną dal w nieznane, zwłaszcza, że przy trasie w większych prędkościach czy przy energicznym przyspieszaniu zasięg może się drastycznie skrócić. Dlatego planowanie jest tu priorytetem. Oczywiście, Harley nie jest jedynym producentem w historii, który stworzył elektryka, bo jest ich wielu i wciąż powstają nowe firmy, które takie motocykle oferują. Ale Amerykanie z Harley Davidson wyprzedzili LifeWire'em produkowanym seryjnie swoich wielkich konkurentów i mają w gamie propozycje dla osób, które chcą jeździć na prąd. W domu mogę podłączyć LifeWire'a do zwykłego gniazdka 230 V i po około 8 godzinach mam prawie 100% baterii do dyspozycji i zasięg na poziomie ponad 150 km. W godzinę z domowego gniazdka naładujemy akumulatory na przejechanie około 20 km, dlatego najlepiej podłączyć motocykl na noc. Ale na wyjeździe, jeśli go dobrze zaplanujemy, to musimy znaleźć stację, w której możliwe jest ładowanie prądem stałym. Do tego potrzebna jest oczywiście wtyczka CCS. Podłączamy i po około 40 minutach mamy baterię naładowaną w 80%, a po godzinie do pełna. LifeWire może się podobać. To masywnie i groźnie wyglądająca maszyna ze sporym, jak na Harley'a, prześwitem, w
pełni regulowanym zawieszeniem Showa z przodu i z tyłu oraz hamulcami Brembo. W centralnym miejscu tkwią baterie litowo-jonowe od Samsunga o pojemności 15 kWh, pokryte zresztą taką samą farbą jak spalinowe silniki Harley'a. Natomiast srebrny motor elektryczny o mocy 106 koni i momencie obrotowym 116 Nm został zamontowany na samym dole. Po zajęciu miejsca za kierownicą okazuje się, że jest tu bardzo wygodnie. Pozycja przypomina raczej tę z motocykli typu naked czy sportowych, czyli z podgiętymi nogami, ale mi to pasuje. Poza tym pamiętajmy, że przecież to raczej motocykl na krótkie dystanse, więc nie zmęczymy się podczas pokonywania na przykład 100 km z prędkością 100-120 km na godzinę. Kanapa jest zamontowana na wysokości 780 mm. To sprawia, że nawet niezbyt wysokie osoby będą miały pewny kontakt stóp z podłożem. Siedzisko jest mocno wyprofilowane tuż za naszymi lędźwiami, co zatrzyma nasze ciało podczas szybkiego przyspieszania i na pewno nie spadniemy. LifeWire ma dość szczupłą, smukłą sylwetkę na wysokości naszych ud, a to z kolei sprzyja wyczuciu motocykla podczas jazdy, zwłaszcza na zakrętach. Na kolorowym wyświetlaczu dotykowym, który wygląda jak położony na poziomo smartfon, można wyświetlić sobie nawigację czy znaleźć najbliższą stację ładowania. Podczas postoju motocykl daje nam znać nieznacznymi drganiami, że jest uruchomiony, gdybyśmy o tym zapomnieli. A łatwo to zrobić, bo nie słychać dosłownie nic. Podczas ruszania czy jazdy nie czujemy też żadnych wibracji, także do tego trzeba się chwilę przyzwyczaić. A reakcja na dodanie gazu? Błyskawiczna. Uwierzcie mi, właśnie dla takich przyspieszeń kupuje się ten motocykl. Moment obrotowy dostępny od zera wystrzela was niczym z procy tak gwałtownie, że zanim się zorientujecie, co się dzieje, to macie już stówkę na liczniku. Zaprawdę powiadam wam, łatwo tu stracić prawo jazdy, bo przez brak donośnego dźwięku i wibracji trudno wyczuć, z jaką prędkością się ten motocykl porusza. W dodatku jest niesłychanie elastyczny z niskich prędkości, do około 120 km na godzinę. Trudno to oddać słowami, co się dzieje wtedy z ciałem kierowcy. Jak mocno odkręcicie, to naprawdę krew do mózgu dopływa dopiero, jak przestaniecie przyspieszać. Miłe i z pewnością dla niedowiarków bardzo zaskakujące uczucie. Elektryczny Harley Davidson to najlepszy dowód na to, że elektromobilność to nie tylko auta na prąd. I tu wracam do rozmowy z moimi gośćmi. Nasuwa się więc pytanie, czy na targach w Monachium pojawiły się inne pojazdy elektryczne, które wkrótce mogą podbić miejskie ulice, wypierając z aglomeracji samochody. Co, tak, były dwie hale, były poświęcone rowerom. To co Błażej wspominał już wcześniej, i 90% tych rowerów to były właśnie rowery elektryczne, ale też były jakieś takie, nie wiem, jeździdełka, nazwijmy to, które stanowiły połączenie skutera czy rowera, i producenci proponowali bardzo szeroki zakres zastosowań. Łącznie, tak jak rozmawialiśmy też już wcześniej, z tym, żeby były to rowery dostawcze czy rowery sportowe, dziwnie, oczywiście, ale i tak dalej. Ale może to jest też pomysł na tą elektromobilność jutra. Jednak gro producentów, zwłaszcza samochodów, oczywiście pokazywało koncepty i tą wizję przyszłości. A właśnie coś zrobiło na tobie jakieś drastyczne wrażenie? Nie wiem, czy drastyczne. W zasadzie były trzy takie samochody, które najbardziej mi się podobały i wzbudzały emocje. Z pewnością był to SUV Maybacha EQS. On w przyszłym roku wejdzie już do produkcji. Bardzo ładny, bardzo ekskluzywny i oczywiście elektryczny. Elektryczny SUV. To będzie bodajże najdroższy elektryczny samochód świata. Drugim takim samochodem było Audi Grand Sphere. To jest jeden z trzech konceptów, które Audi przygotowuje teraz. To będzie konkurent dla Mercedesa EQS i również elektrycznego, również elektryczny, i czyli będzie taką elektryczną A8. No i trzeci
był Volkswagen ID. Live. Mhm. Z tego względu, że on ma misję, ten samochód. On ma misję, on ma misję, której chyba nie udało się spełnić modelowi ID. 3, przynajmniej na razie, bo ID. 3 miał być taką rewolucją i miał wprowadzić elektryczną motoryzację pod strzechy, tak jak wcześniej, nie wiem, Volkswagen Garbus wprowadził motoryzację w ogóle pod strzechy, a później spopularyzował ją Volkswagen Golf. I taka była misja ID. 3, natomiast tak naprawdę teraz ID. Live, który w wersji produkcyjnej będzie się nazywał prawdopodobnie ID. 1 albo ID. 2 i będzie pozycjonowany poniżej ID. 3, on ma szansę wprowadzić tą elektromobilność, elektroniczną motoryzację pod strzechy, z tego względu, że jego cena wyjściowa będzie w okolicach 20 tysięcy euro, czyli na poziomie bardzo, Polo. Bardzo rozsądna. Błażej, a czy ty może zauważyłeś taki trend, któremu moim zdaniem zaczynają ulegać niektórzy producenci, żeby bardziej niż modernizować swoje samochody, stawiać na oferowanie usług związanych z mobilnością, właśnie oprogramowanie, aktualizować najlepiej zdalnie, a najlepiej to w ogóle wykluczyć wizyty klienta w salonie czy serwisie i wszystko móc mu oferować online. Tak, oczywiście jest tak, że mobilność coraz bardziej jest postrzegana przez niektóre firmy jako usługa, ale na szczęście nie jest to taki zupełnie powszechny trend, ponieważ tradycyjni producenci, na przykład tak jak BMW, tam akurat miałem okazję odbyć kilka rozmów, owszem, będą oferować swoim klientom możliwość zdalnego aktualizowania samochodów, wgrywania na przykład nowych funkcji, natomiast bardzo silnie nadal stawiają na to, żeby klienci mieli bezpośredni kontakt z dealerami, żeby utrzymać te relacje, żeby wcale tak szybko nie odchodzić do takiego modelu sprzedaży samochodów online albo sprzedaży samych subskrypcji, czyli możliwości korzystania z tego samochodu. Błażej, powiedz krótko, czy nie tęsknisz za tą spalinową motoryzacją na targach? Czy gdzieś tam ten dźwięk V8, tak samo i do ciebie, Rafał, pytanie króciutko. Czy tęsknię? Nie, ponieważ na tych targach też można było takie samochody zobaczyć, a można było je zobaczyć na stoiskach na przykład dealerów klasycznych aut, którzy też mieli swoją halę. Rafał, i tam w ogóle zgodzę się z Błażejem, była jedna hala poświęcona klasykom. Ale czy ty personalnie tęsknisz jako dziennikarz motoryzacyjny? Tęsknię. Tęsknię bardzo. Mam nadzieję, tęsknię. Drodzy Państwo, że ta wizja przyszłości Państwa nie przeraziła, a raczej zaciekawiła. Więcej o motoryzacji jutro z pewnością opowiem w kolejnych odcinkach. Zapraszam serdecznie na kolejny MotoZoom, a gościom dziękuję i Państwu za wspólnie spędzony czas.